Trenerze, skąd taka różnica między pierwszą a drugą częścią w wykonaniu rekordzistek? Na niekorzyść drugiej odsłony oczywiście. Wydaje mi się, że szybko stracone bramki, które na pewno zostały w głowach dziewczyn i długo wracaliśmy mentalnie. I tu bym widział przyczynę tego, bo to nie jest łatwe dostać szybko dwie bramki na początku drugiej połowy i to jeszcze takie bramki, których no niestety, ale nie przystoi tracić drużynie, która walczy o czołówkę. W pierwszej części było widać przede wszystkim pomysł na grę i skuteczną realizację. Tak, no główne i podstawowe założenie było asekurować środek boiska przez dwie dziewczyny nastoletnie, Julkę Palichleb i Martynę Cygan. I to zdawał egzamin. Tak naprawdę przeciwnik miał jedną sytuację, którą wykorzystał. Lepiej graliśmy, natomiast no w drugiej po stałych fragmentach i naszych błędach indywidualnych straciliśmy bramki. Szybko dogoniliśmy wynik, no i znowu nam się przytrafił kolejny błąd. No i później już widać było, że dziewczyny bardzo chciały, natomiast zabrakło raczej, myślę, że może umiejętności na koniec, co można zrobić, a dwa, no trudno jest wrócić po takich bramkach. Jeśli mówimy o brakach, to także wspomnijmy o tych kadrowych. Tak, zabrakło nam Ani Huras, która leczy cały czas staw skokowy, oraz Karoliny Czysz, która ze względów rodzinnych dzisiaj nie było. Ale to nie jest też wytłumaczenie, bo no, stracić te bramki u siebie, w tym trzy tak naprawdę ze własnych błędów, no to ciężko mecze wygrywać i trzeba wyciągnąć wnioski. No i przygotować się na kolejny mecz, bo zostały nam ostatnie trzy kolejki i trzeba punktować do końca. Pozostając jednakowoż jeszcze przy zawodach z tarnowiankami, czy będzie przesadą, jeśli powiem, że był to najlepiej zorganizowany, najlepszy chyba zespół, jaki do tej pory gościliśmy przy startowej? Tak, w tej rundzie na pewno to rywal, z którym zawsze ciężko się gra, bo ma naprawdę ciekawe zawodniczki, które indywidualnie dużo potrafią i jak to było widać, Białoszowska nam strzeliła trzy bramki, a motorem była Krawczyk, czyli znane nam dziewczyny, czy to też z hali, czy to z boiska. No i te umiejętności też dzisiaj im pomogły dużo i wywiozły dziewczyny z Tarnowa trzy punkty. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.